Hejo, z tej strony Eleven, a to jest Hello Neighbor. Kraj jest może we wczesnej alfie, pre-alfie, cokolwiek, ale to nie znaczy, że nie możemy się wczuć w klimat. Więc sytuacja jest taka, nakreślę wam ją bardzo prosto. Mieszkamy sobie z dnia na dzień spokojnie, mamy swoje piękne domowe zacisze, gdy nagle obok nas wprowadza się tajemniczy nowy sąsiad. Tajemniczy sąsiad zachowuje się bardzo dziwnie, a my cóż, mamy na osiedlu reputację osiedlowego monitoringu, więc myślę, że nasze zadanie musi być wykonane, musimy zobaczyć, czemu nasz sąsiad zachowuje się tak dziwnie i co chowa w swojej piwnicy. Więc gra jest mega creepy, chociaż nie wygląda, możemy wyjść przez drzwi. Oj, okej, otwieramy drzwi. Nie wiem, jak sobie ustawić tutaj głośność, ponieważ te świerszczyki są mega głośne. Możemy podnosić staw, możemy podnosić różne rzeczy. Praktycznie wszystko, okej. Rozejrzyjmy się, wiecie co, a może, czy musimy tutaj cokolwiek znaleźć? Myślę, że możemy znaleźć jakieś rzeczy, które mogą pomóc, jakieś latarki może czy coś. Nie jestem pewien, zgaduję totalnie. Patelnia, myślę, że z patelnią będziemy totalnie bezpieczni. I z nią się udamy w poszukiwanie wskazówek. Zobaczymy, co ten typ też może kryć w swojej piwnicy. Czemu zachowuje się tak mrocznie? Czemu jest zastranym weirdosem? Może lepiej się skradajmy. Może lepiej bądźmy totalnie cicho. Okej, ja nie mam pojęcia, jaki jest layout tego domu. Tu są jakieś kamery monitorujące, to już wiemy, że on... wiemy, że on coś tutaj próbuje... Okej, tam nie wejdziemy. Jestem na otwartej przestrzeni, jestem w dupie. A muzyka też swoje robi. Oślepiające światło z napisem EXIT... Oślepiające światło z napisem EXIT właśnie mnie zabiło. Jest poranek, okej, dobra. Jeszcze raz. Najwyraźniej musimy jakoś inaczej to załatwić, ale... Okej, więc to nie jest kolejny dzień, to jest kolejna próba po prostu. Myślę, że z patelnią czuję się bezpiecznie. W świetle dziennym to raczej za dużo nie zrobimy, czy musimy poczekać aż się... Aż słońce zajdzie? Czy ono zajdzie w ogóle? Czy ono zachodzi? Interesujące domostwo, ale tam chyba nie możemy wyjść, prawda? Nie, nie możemy tam wyjść. Okej, rozumiem. No dobrze, no. Zatem obczajmy z... Poskradajmy się troszeczkę. Będę bardziej pewny swoich czynów, kiedy będę się skradał. Można tutaj wejść? O, udało mi się jakoś przedostać. Można mu za... Czemu on ma meble na suficie? Jaki typ? Jaki dziwny typ? Dobra, to dowiedzmy się, gdzie ten typ siedzi. Czemu go nie... What? O nie, on mnie zaczął gonić! Bo zamknął jego pułapkę. Okej, czyli on jednak pamięta, że się do niego próbowałem włamać. Patelnia? On zastawia różne pułapki, to jest losowo generowane, zakładam. Uciekaj! Okej. Wyszedł, możemy go stąd wywabić. Wrócił z powrotem, ale czy mogę to wykorzystać jako jakiś element zaskoczenia? Czy mogę go gdzieś wyciągnąć z tego domu właściwie? Wychodzi z tego domu. Rozgląda się. I wraca z powrotem. Czy możemy się... Jak możemy się tutaj dostać? Mamy latarkę? Nie mamy latarki. Kroczymy jak taki creep w totalnych ciemnościach. Zobaczmy. O, tu jest tylne wejście. Możemy go wywabić naprzód i wejść tylnym wejściem. I z tego co pamiętam, celem była jego piwnica. Więc myślę, że problemu nie powinno być jakiegoś większego.
O nie, zamknięte, najgorzej. O nie, on jest tutaj! Dobrze, okej. Moja kochana patelnia. Kolejna pułapka. Czy mogę tam przejść jakoś? Mogę! Czy mogę go zatrzasnąć w jego własną pułapkę? Wyjdź! Witam! On ominął swoją pułapkę, czemu ja nie mogę? Come on, man! To są różne... O. Pięknie, podoba mi się taki zachód. Uwielbiam takie scenerie. O nie, najgorzej. O nie. O nie! Zostaw mnie! Creepie ty zasrany! No nie! Czyli w moim domu jestem bezpieczny, okej. A to jest creepy. Jezu, to jest takie creepy, że mnie tak goni. Joki. Joki creep zasrany. Łazi wokół swojego domu i coś tam ustawia chyba, albo coś tam kombinuje. Wchodzi tylnym wejściem. To moja szansa. To nie jest moja szansa, żeby wejść głównym. Jak on mnie usłyszał, to ja nie wiem. On rzucił we mnie... On rzuca we mnie pułapkami! The fuck! What? Co się właściwie dzieje? Ach, piękny dzień. Kolejna okazja, żeby włamać mu się do domostwa. I on sporo ma tą chatę, tu jest dużo do zwiedzenia. I nie jest to łatwe, on ciągle mnie dorywa. Trzeba znaleźć jakiś szwany sposób. Może teraz za dnia będzie miał otwarte tylne wejście. Spróbujmy. Still closed. Trzeba się dostać jakoś tamtędy. Tylko on pewnie też w losowych miejscach jest. To nie... Zamknięte ma. Ale możemy wejść tędy. Możemy? Chyba nie jest nam dane. O, tu jest! Hej! Hej! Okej, to wiemy, gdzie on siedzi. Zaraz. Czy to jest... Czy ja tam widziałem coś... Drzwi z kodem. I kluczem. Czy musimy znaleźć jakieś części, żeby... Tu jest klucz, widzę. Tu jest latarka, która nam się przyda. Co nam jeszcze się może przydać? Kod, ale skąd mamy kod wziąć? Musimy się dostać do tych drzwi. Jak? Poszedł. Jest, otworzył drzwi. Czy teraz będą otwarte? Czy to oznacza, że teraz będę musiał tam dostać? Wiemy, w którym pokoju siedzieć, więc możemy się zakraść gdzieś indziej. Nie spierdolmy tego. O nie, najgorzej, no znalazł mnie, no jak? Widział mnie przez okno, skubany. No nie. Jak ja mam tędy... Uciekaj! Okej, zgubił mnie, chyba. Dobrze, okej, spokojnie. Musimy jakoś nazwać naszego sąsiada. Tak, sąsiedzie... Okej! Jak się będziemy do siebie zwracali po imieniu, będzie między nami zupełnie bardziej lepsza, miła atmosfera, nieprawdaż? Więc nazwijmy naszego sąsiada Kyle. Seriously? Przez drzewo przebiegł, on cheatuje! Jak tak można, Kyle? A! Spokojnie, Kyle. Okej, jesteśmy w jakimś jego pokoju. To jest jego garaż. Czy możemy sobie otworzyć garaż?
O nie, 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 nie świeć światła, nie. Zobaczmy, które drzwi można otworzyć. Możemy otworzyć drzwi garażowe? Możemy. I otwierają się bez głośni, co jest dziwne. Ale mamy zawsze wejście z innej strony. Co możemy tym osiągnąć? O nie, pułapki zostawił. Najgorzej, on to usłyszy, jak ją zatrzasnę. Więc nie możemy się do tego dostać. Czy tam jest coś, czego potrzebujemy? Radio, krzesło, nie wygląda na to. Okej. Przedostajmy się do dużego pokoju zatem. Okej. Drzwi zostawione lodówką. Więc pewnie coś tam chowa. Dużo chińskiego żarcia. Trzeba uważać na pułapki. Okej, okay, jesteśmy. We're in. Ale ma creepy łazienkę. Czyli zaskoleś. Czuję się dziwnie. Że to jest gra, w której jestem włamywaczem właściwie. On się tam ruszył. On chyba coś podejrzewa, on chyba mnie słyszy. Rozgląda się po domu. Jestem w dupie. Muszę być cicho, to nic nikomu się nie stanie. Ale jak creepy się ruszam. Fuck. Da fuck w ogóle. Czy możemy tutaj coś znaleźć? Poczekam, aż on sobie może odejdzie. Mamy młotek. Ale czy chcemy go ogłuszać właściwie? Czy chcemy wyrządzić mu krzywdę? Tak, chcemy. Nie, nie, nie chcemy. Najgorzej. Cicho. On się gdzieś tutaj ruszał. Słyszałem go. Nie mamy jak się dostać na górę. Góra jest dla nas odcięta, bo zakładam, że to jest ta wersja pre-alpha i tak dalej. Młotkiem możemy wyważyć tamto coś. Nie mamy kodu. To jest najgorsze. Że nie mamy kodu do tych drzwi. Nawet jeżeli zdobędę klucz. Dalej brakuje nam kodu. Jest dość spory korytarz, kolego. Kamera? Trzymajmy się z dala od kamer. Bo kto wie, czy one działają, czy nie. Świecą skubane. Halo, drzwi. Krzesło. Przesuń się. Jak on mnie raz zauważy, to mnie będzie teraz ścigał przez cały czas i nie da mi spokoju, więc... Tego nie wydaje mi się, żebym mógł to przesunąć. Mogę to przesunąć, bitch, please. Zamkniemy drzwi, żeby było jak gdyby nigdy nic. Ale... To też nam nic nie da. Tworzymy sobie tutaj drzwi. Spróbujmy zadzwonić dzwonkiem. O nie, najgorzej. Gdzie on jest? Jak to się stało, że miał zamknięte drzwi? Zdążylibyśmy tam przebiec. Zdążylibyśmy tam przebiec. Spróbujmy, to jest nasza szansa. Let's do this. To jest nasza mega szansa. Otwiera drzwi, wychodzimy. Mierzymy latarkę. I klucz? O nie! O nie! O nie, najgorzej! O nie! Okej. Okay. Nie ma tutaj nikogo, spokojnie. Teraz nie mamy... Jak zrobić dywersję? Jesteśmy w zamkniętym pokoju. Mamy zamknięte okna, przez które możemy prawdopodobnie wyskoczyć. Mamy szafę, w której możemy się schować, ale to nam nic dużego nie da. Nie mamy wyjścia do innych miejsc. Jasna cholera.
strzaskaliśmy szybę, okej? Strzaskaliśmy szybę. Więc jednak da się coś takiego zrobić. Tylko trzeba nie dać się wykryć. Wróćmy z powrotem do pokoju, trzeba słuchać dźwięków, okej, to jest wykonalne. Mam klucz. On zaczyna przeglądać wszystkie pokoje. To nie jest dobra wiadomość dla nas. O nie! Najgorzej! No nie! Znalazł nas! Jakim cudem? Zaczął się rozglądać, bo roztrzaskaliśmy okno. No tak, dobra, okej, to ma sens, ale ej! Kyle! What the fuck? O ja pierdolę! Co jest... Co jest grane? Co jest? Kyle, czemu tak urosłeś? Kyle, what the fuck? To było creepy. To było turbo creepy. Coś robi przy samochodzie, schowajmy się lepiej. What the fuck? Kyle, czemu ty byłeś taki ogromny? That's what she said. Czy jeżeli teraz rozbiłem szybę, to czy ona dalej jest tutaj? What the fuck? Kyle. What the fuck? Co on robi? To on rozczaskał sobie okno teraz? Ten dźwięk 3D jest troszeczkę niedopracowany, bo nie wiadomo z której strony otwiera drzwi. No nie, najgorzej, no Kyle! Zostaw je w spokoju, Kyle! Dogadamy się, przepraszam, Kyle! Ta fakt, czy on znowu będzie duży, mega big papa Kyle? To nasza szansa, możemy być cicho. Kurwa, Kyle! Miałeś się... Ja... On był przy... Gdzie... On był... On wlazł do domu, łamiąc... On sobie rozjebał szybę. Sam. Nie musiałem mu pomagać. Co za kretyn. Jakiś paranoik, on faktycznie tam coś ma. Niepożądanego, skoro jest w stanie sobie wydupić szybę, żeby dostać się do domu. Nie wiem, dziwaczne. Troszeczkę mi dobija, że jesteśmy takim mega biednym sąsiadem. No kurczę, mamy w domu tylko łóżko i drzwi i nie mamy żadnej latarki ani nic takiego. Nie ma nic. Skoro było gościa stać na dom i stać go na płacenie czynszu, to myślę, że byłoby też go stać na jakąś minimalną małą latarkę, która by mu bardzo pomogła w tym przedsięwzięciu cholernym. Okej, cichutko, cichutko. On rozwalił sobie szybę. Ale tym samym dał nam możliwość wejścia do jego apartamentu. O nie, najgorzej. Nie, schowaj się, szybko. Ja pierdzielę, okej, to było creepy. To jest mega creepy. Czy on stoi w telewizorze? Czy on stoi w telewizorze? Kurwa, Kyle. Poczekajmy chwilę, on teraz jest zdesperowany, rozgląda się na prawo i lewo, bo coś mu nie gra, bo coś słyszał, usłyszał telewizor, bo to był mój błąd. Ale... może się uspokoi, może zaraz wróci do swojego kochanego samochodziku. I wszystko będzie dobrze, okej, dobrze, że udało mi się do tej szafy uciec. Mamy latarkę, to jest już jakiś cel. Wstań sobie w miejscu, Kyle. Wszystko będzie dobrze, Kyle. Nikogo tu nie ma! Kyle! Jaki desperat! W sumie też bym był zesrany, jakbym coś takiego usłyszał w moim domu. Ale nie latałbym tyle razy. Ja prawdopodobnie zobaczył tylko kątem oka, wyjrzał się, wrócił do swojego pokoju, zamknął drzwi na klucz, zawinął się pod kołdrę i przespał. Wszystko byłoby okej. On już wie, że coś jest na rzeczy, coś usłyszał, popełniliśmy błąd i za ten błąd zapłacimy. Dalej coś jest na rzeczy, Kyle! Easy, man! Przecież nie masz złych sąsiadów, twoi sąsiedzi nie chcą dla ciebie źle. Wszedł do domu prawdopodobnie teraz.
Wyszedł z niego? Nie jest w domu cały czas. On sobie roztrzaskał kolejne okno. Kyle! Szanuj swój domek! Boi się, srako, ale jeżeli odkryjemy jego mroczny sekret... Skubany wszędzie szuka, co on pod dywan zagląda? Jest tutaj blisko. Jak on podskoczy i mnie zobaczy, to będzie przejebane. Nie? Drzwi, czyli... o nie, najgorzej, on ma drzwi za tą szafą, co tu jest? Co tu jest? Cykasz się, Kyle? Odkryję twoje sekrety. Kyle! Wyjdź stąd. Mogę ten fotel podnieść, prawda? Pewnie, że mogę go podnieść. Oh my god. Chyba coś zepsułem. O nie. W fotelu. Czy ja rzuciłem... Rzuciłem latarką! Rzuciłem latarką! Czemu nie możesz tędy przejść? Ja rozumiem, że to jest prealfa, ale kurczę... Czekam na update'y, bo to będzie zajebiste. Fix it. Straciłem latarkę, jak cieć. Wyjść przed drzwi, to będę miał przejebane! Na szczęście poszedł w złą stronę. Wróćmy się do domu, tam się czuję chyba jednak pewniej, wiecie? Dobra, tu mam na niego dobry podgląd. Siedzę teraz w szafie. Będę wiedział, jaką on rotację robi. Będę wiedział, jak to wszystko u niego przebiega. Wbiega do domu. Zagląda tam do pokoju, gdzie go widzieliśmy przed chwilą. Rozgląda się. Węszy. Wychodzi z niego. Wychodzi. Zamyka tam te drzwi. To było sobie tych drzwi, teraz otwiera te. Biegnie znowu tam. Okej, spoko. Moja latarka! Odzyskałem latarkę. Wszystko jest całkowicie okej. To jest chyba jego ciągła pętla, prawda? On już się więcej nic nie będzie rozglądał. Sitko? Czemu mu sitko potrzebne w łazience? To nie! O nie, najgorzej, czyż mi się gra skraszowała? Okej, mamy problemy techniczne, skończyło mi się miejsce na dysku, errory wszędzie były. Ale dalej żyje, dalej mnie nie znalazł. On cały czas powtarza jedną i tą samą swoją rotację, so... Myślicie, że tutaj coś znajdziemy ciekawego? O nie, pułapka pod oknem. Rozdzielczość mi się zmieniła na mniejszą. No nie, gro, czemu? Patrzcie, piksele. 640x480 pewnie. Czemu? Tak, nie musicie ukarać za moje błędy, że miejsca na dysku nie zostawiłem. O nie, najgo, no i gnój, no nie, no gnój, gnój, gówno, kupa, nie, nie bawię się, to nie, czemu, wszystko przeciwko mnie. Okej, ludziska, więc chyba to było na tyle z Hello Neighbor, pogramy sobie jakieś 50 minut. Stwierdzam, że na początku jest ciężko ogarnąć, co się dzieje, bo ten sąsiad atakuje, rzuca się, nie wiadomo co. Ale jak widzicie, potem jest jakiś tam progres, coś można już osiągnąć, coś można obczaić. I myślę, że mimo tego, że to jest pre-alpha, myślę, że jest szansa, żeby dostać się do tych drzwi i postaram się w jakiś sposób na to znaleźć. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że wam się spodobają też następne. Dzięki wielkie za obejrzenie, tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie!